Hej ho, witajcie w Cify 6, 3 razy B, seria 3 razy B, Bazylii, Bizancjum, Bóstwo. Takie piękne wymyśliłem. A odkryłem, że to miasto tutaj jest na przybrzeżnej nizinie, którą może zalać. I jak widzimy, mam tutaj już te zapory przeciwpowodziowe, bo mogłem je kupić za wiarę, 160 kosztowały. Także grosze. Szkoda, że mi zdążyło zalać te pole tutaj. No ale trudno się mówi. Niestety, tak wyszło. No natomiast teraz już bezpiecznie będzie. No i przestawiam tutaj, jak widzimy, elektrownię z ropy na węgiel. Bo... O, już to od razu. O, patrzcie. Jak tylko przestawiłem, to gierka przestała zabierać tę ropę. Ale teraz widzimy, że ogromny problem z węglem. Niestety. No natomiast, no, wolę mieć braki węgla niż braki ropy. Tutaj, w Ajutai, jest węgiel. Co prawda też mało, ale jest. I wypadałoby sobie, 9 emisariuszy potrzebuje, wypadałoby go sobie wziąć. O, właśnie takim sposobem. Też będzie dalej problem. 9, no. 3 brakuje. To i tak zejdzie. Ale może zdobędziemy jej jeszcze jakiś węgiel, jakąś ropę. Na to liczę, szanowni państwo. Może się uda. A nuż się uda. Aha, jeszcze tutaj chciałem jedną rzecz zrobić. Mianowicie tego pana tutaj odpalić. Mamy dżinsy. Cudownie. I ukradłem złoto. Cudownie. Dobra, gramy. Zobaczymy, jak mi będą prygać, bo trochę przestawiłem te jednostki. To miasto samo mi się zgarnie. Ojejku, 50. Co oni tak biją? Gnojki jedne, no. A tam pod Kermoren, w sensie Wolinem, utłukłem już... Aj, tu nie ma tego zasięgu. Weźmy. Mulan. Ej, co się nie rozbijasz? Aha. Cię gierka przestawiła. Tu też bym kupił coś takiego, jak nie wiem, na przykład. No, osiedlówkę to może zrobię. To wtedy będę mógł targ spożywczy machnąć. To mogę podmienić jeszcze ewentualnie. A nie, nie mogę, bo teraz trwa wojna. 1, 2, 3. Czyje to pole? Bo i ma i tego. No ale nie mogę podmienić teraz, niestety. Bo trwa wojna, miasto jest okupowane. No dobra, tutaj 3 tylko jest. Ale to nie ma znaczenia, bo to miasto i tak się do 13 nie rozwinie. No chyba, żebym szlaki tutaj dał. Tu jakaś naukowa też by fajna była. Dobra, zróbmy taką i nie wydziwiajmy. Nawet może w takiej kolejności. Potem to jeszcze im wezmę te banany. No jakoś tam się rozwinie, mam nadzieję. Idź tu wreszcie. Sympatyczny mój kolega. Tego chyba będę mógł powoli zabierać do siebie. On jest dobry jako kontrwywiad, ale na razie tutaj jeszcze trochę pocudujemy. Jak dotrzemy do... No zabiją mnie w przyszłej turze. Jak dotrzemy do Karakorum, to wtedy go zabierzemy. Jak dotrzemy wojskiem, oczywiście, to mam na myśli. Dobrze, ty, panie kolego, idziesz tu. A, nawet nie będę pyrgał w to. Chodź. Tu już jestem, to pyrgnę. Też tu się Bewów pojawił, ale go utłukłem. Tu bijemy. Tylko zdobędę te dwa miasta, to kończymy wojnę z tym Wębą. No, błagam cię. No. A nie, to jest srebro. Bo ja marmur mogę zrobić. I tu go zrobię. Nawet się robi pan budowniczy. O, ty chodź tutaj. Do tego kirasjerka mojego. O. I to lubimy. I tu sobie sieć. Mój drogi przyjacielu. Ej, węgiel się trzyma teraz. Minus 5 na energię? Poważnie? Zaczyna... Kurde, mordę jeża.
Znowu mi liczy tę ropę. Dziwnie to działa. Jak cała CIF 6, co ja tutaj dużo będę mówił. Ta gra tak po prostu, szanowni państwo, działa. Czasem w te, czasem we w te. No możemy trochę popyrgać, jak już tu jestem. Jeszcze raz, podwójny atak proszę wykonać. Dobrze. Fantastycznie. Artyleria to pamiętamy. Tego tu chciałem gdzieś bliżej ustawić, ale tak żeby nie obrywał głupio. No tędy jakoś tam przejdę, o tędy, tą drogą. Aha, i szlak tu mamy. Tu by się wszystko przydało w gruncie rzeczy. Ten, chociaż do Bogoty taki uniwersalny, 7-7. A, podoba mi się. Grzej. Niech mi się to rozwija. No i archeologiczne oczywiście. Bo archeologa potrzebujemy. Boże, znowu pożar, okej. Już mnie raz ten pożar normalnie skrzywdził niesamowicie. Kurczę, tylko że tutaj będę się mordował jeszcze z tym Grekiem, który ma... Co on ma taką potężną armię? 3 razy liczniejszą ode mnie niby. Ojejku, i on jest w sojuszach. Z Portugalczykiem się bije. Ej, to ciekawe. To ciekawe. Damy mu radę. Samoloty będę mógł tu w tych zdobycznych miastach zbudować, bo tu już są już nawet te lotniska. Hangary może bardziej. Bo to jest dalej dzielnia z aerodromem. No ale tutaj ewentualnie, o właśnie. Teraz będę mógł to zrobić. W razie czego. No, zaraz mi zabraknie tego węgla. Niestety. Bijcie to mocniej. O, ładnie rypnęło. Uuu, coraz lepiej to wygląda. Błagam cię, gierka. Jakie to jest nieresponsywne. Mamy tu zasięg? Mamy. Dobra, to nie śpieszy. Nigdzie nam się nie śpieszy. To zaraz padnie. To zaraz samo przejdzie. I dobrze będzie. Kurczę, ja bym chciał tu się dostać. Nie chcę, żeby tamci mnie strzelali. Jakoś tak po troszkę. Bo to mnie rypnie. Czy to jest na wzgórzu? Równiny. O, to nie przeskoczy. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech starczy tego węgla chociaż na tę drogę tutaj, bo ona się bardzo przyda. Drogę, tory. No dobra, jak jest co popyrgać, to pyrgajmy na razie. Świetnie. Ty tu powoli się zbliżasz, fortyfikujesz i czekamy, czekamy, wybierzmy badania. A idźmy po ten uran, zobaczmy czy jest, gdzie i w ogóle. Może się przyda, może nie. No i w tym mieście nie ma co robić. O, tu sobie mogę zrobić. 4 kultury. A, niech będzie. Artyleria ukończono. Ora, ropa idzie w górę. Ten bombowiec aluminium już zabiera. To zróbmy takiego. No, nawet 2 sobie od razu zróbmy. Może się przydać. Wszędzie brakuje tych udogodnień, no. To oczywiście jest problematyczne, szanowni państwo. No i miasto. 10. No dobra, trzeba będzie tak czy siak je zdobyć. Zaczął mnie atakować tymi latadłami swoimi. Stąd też mnie atakował raz. Stąd też mnie atakowali. No także ogarnął się troszeczkę. Troszeczkę. Mam teraz departament wojny, więc jak będę... strzelił mnie tędy. Ale to czasem działa dziwnie.
A zaraz, bo to z dzielni to chyba może tak z dzielni? Ty Beskidzu czasem... Czasem się gubię w tej szalonej grze. Tego się też obawiałem, że się tu pojawiam i od razu będą chcieli bić. Biednego mnie. Pożar wygasł. O, dziękuję. Idź, zrób to. Tutaj. No tak z braku laku w sumie. Dobra, ciebie dajmy tu. Ciebie schowajmy tu. Trzeba cię ładnie wyleczyć. Bijemy. Tam Sinbad czeka. Też go dopadniemy. Ale spokojnie. Pyk. Ładnie. Do zera. To wjeżdżamy. Okej. Chwila. Chwila, niech nie kwili. No nie uchowało się tu zbyt wiele. No to pole jest dobre. Chociaż, no dwa produkcji to wolę. To i to, okej. W pierwszej kolejności naprawmy, bo tu trochę niebezpiecznie. Potem pomnik, potem spichlerz. A naprawmy i to, nie będziemy się wydurniać. Dobrze. I zdobyliśmy pana budowniczego. Tu trzeba będzie coś sensownego zbudować. Tu zresztą też. Zachowajmy oczywiście to miasto. No i tak, tu się kończy kontynent. Wyraźnie widać. Zostało to jedno miasto tutaj. Tego węby. Trzeba je zdobyć oczywiście. Co ja... Aha! Artur przybył. Artur, ty dziadu. A no tak, podwójny atak. Zapomniałem. No błagam cię, do czołgów nie przerabiam, bo mi brakuje tej ropy. Niestety. O, ładnie go rypnę. To rypnijmy. Nie omieszkajmy. Dobijmy gościa. Tym chyba dobijemy. No jejku, nie dobiję. No, poważnie? Jeszcze tak mogę go rypnąć. Dobra, tak trzeba zrobić. Tu jak mnie będą atakowali, to może być problem. Tu mam jeszcze! No i karabiny maszynowe. Salwa. Jeszcze bym... A nie, już nie mogę. Tego trzeba zabić. I tu możemy rypnąć. O, lepiej, lepiej. Tu się chyba możemy zamienić. Chodź, chodź, chodź. Ja pierdziłem. Trzeba tak. Okej. Fortyfikujcie się. Śpijcie, błagam. Ty tu fortyfikujesz się. Pan inżynier. A niech tą stroną rzeki grzeje. Następnie. Czy my go zabijemy? O, damy radę, damy radę. Dobra, zróbmy tak. Ale tak to będę musiał zrobić. To musi przeżyć oczywiście. U, ładnie. I znowu scout, osadnik. To jest ciekawa mechanika na tym modzie, bez kitu. Takiej to bym się w życiu nie spodziewał. Dobra, niech on pójdzie tam. O, proszę, mogę sobie coś kolejnego zakolejkować. O dzielnicy mówię. Świątynna. Tutaj targ by się też przydał. No bo kampusu już chyba nie potrzebuję. Religii jeszcze miliony będę chciał mieć. Bo się może przydać. Tam jeden. Aj, bo te pola są ciągle, kurde, należą do tego. Muszę pokój zawrzeć. Tu będę chciał.
Dobra, to poczekajmy. Trochę drożej będzie, ale poczekajmy. No chyba, żebym już zawarł pokój. Ale to mogą mnie potem blokować te skubańce. I uprzykrzać mi życie. Jeszcze bym odłup też tego. Nie ukrywam. Fajno by było. A do kogo to przejdzie? No do mnie. Można też poczekać cierpliwie. 9 tur. Dobra, zabieramy pokój w takim razie. Mam nadzieję, że zapłaci grubą gotówkę za tę przyjemność. Patrzcie, ile ma. Przekazanie, tak, to masz mi wszystko przekazać. Zostaną ci jakieś takie pipidówki. No, tam gdzieś ma jeszcze węgiel, ropę. Tego mi na pewno nie da. Patrzcie go, jaki cwaniaczek. A to mi dasz? Ta, patrzcie, też nie, to jest głupie. Ledwo żyje gość. Mógłbym go całego zniszczyć, a nie da 6 ropy. Jednego nawet nie chciał dać. Tego też nie da, ale typ. Ale typ. U. Złota daje. 1000. O kurczę. O, ale się obłowie. O Jezu. Dobra, no to przynajmniej tyle, że absurdalnie nie chcę dawać tego, ale daje absurdalne ilości złota. Czy to nie jest kochane? Dobra, wszystkiego mu nie zabiorę. Ale naturę zabiorę. Dobra, dawaj wszystko. Patrzcie, daje wszystko. Czegoś tam chcę od niego? A węgla dasz? Nie, węgla też nie da. Dobra. Teraz to zarobiłem. Daj ta spokój. Myślałem, że się od razu będzie chciał ze mną lubić, przyjaźnić, kochać wręcz. Niestety nie. Żeby on tu mnie nie załatwił tym, że mnie tutaj zblokuje, a na przykład miasto będzie bił. To bym się zdziwił. Tu już kurczę lepiej trochę, czołgi się pojawiają. I strzelają. Złagodzenie, to mnie cieszy. Głównym niemożliwym do O, mam gdzieś. Jest jedno źródełko. Trzeba będzie zrobić je, obrobić. Masz misję, gościu. No i tutaj ciągle się chcą ze mną bawić. Przychodzą nowe jednostki, a ja ich jednym strzałem. Ojejku, a bo to pojedyncze. A to już podwójne. O, chce ode mnie kupować. Masz za co? Ty, no już ma ile naturę. Tylko mało daje. Dobra, teraz to złota nie potrzebuję. Bez kitu. Węgiel! Tu trzeba będzie nam Mongolii zdobyć. Czekajcie, poszukajmy jeszcze węgiel. Szukaj. O, jest czwarty wynik. To, a, już widziałem. Czyli Mongolia ma. O, proszę. Tu będziemy mieli 3. O, to by było już coś. Prawie, że starczy. Na to, ile nam trzeba, bo 12 zużywamy. Ale będziemy więcej zużywać. Jest i tu czwarty wynik. A to już widziałem w Lizbonie, tu 2. A, tu. No to też tam dotrzemy, ale nie tak prędko. No ale spoko. Coraz lepiej to wygląda. 14 zużywamy już, ojejku, to mi tam nic nie pomoże. No trudno, życie. Iść to odkryć? Musiałbym gdzieś zbudować. A dobra, gdzieś zbuduję. Nie wiem jeszcze gdzie, ale gdzieś zrobię. Nie, archeologa najpierw. Oczywiście, że tak. A tu? Giełda. Tu właśnie trzeba też trzepnąć.
kulturową, żeby się pozbyć tego. O, hipodrom. O, udogodnienia od razu skoczyły w górę. Hipodrom też by był fajny, bo to ostatnie miejsce mam tutaj. Nie, no muszę się pozbyć, cholera, tych artefaktów. To kulturową robimy. Niech tak będzie. Tutaj natomiast... Aha, przy 19 będę mógł dać tę biznesową. 19 ludzikach. To mam na myśli, rzecz jasna. Dobrze. Tu jest ta konwersja się skończyła. Dobra, to. Aha, tu nie ma takowej. No to troszkę szkoda. Jest archeolog, jakże pięknie. No dobra, lotnisko nam potrzebne. Od biedy pewnie zrobię, chociaż kanałki by się też przydały. Jak widzimy. No jakieś jednostki też by mi się tutaj przydały. Bądźmy szczerzy. Ma mniej, kurczę, zdecydowanie niż ma ten wariat. Olek. Olka mam tu na myśli. Czy ja będę czekał? Bo tak czy siak, tędy będę chciał tą jedną doliną przejść, a tutaj drugą. Dlatego na tych torach mi tu zależy. Ostatnie. I teraz tak, to będę chciał wszystko wyleczyć i to zabrać na front. To poczekamy. Chociaż nie. To już bierzemy. Patrzcie, jak są tory, to można grzać. Można grzać. No wy też się wyleczcie. Na spokojnie. To zabieram na front. Czyli tak, dwie kawalerie. Działa. Te działa. Te działa sobie zabierzemy. A, mogę postrzelać. Co ja się będę nudził? Żeby mi nie pomógł, cholera. Za bardzo. Te karabiny biorę. Tak, tak. Dwie artylerie, dwie kawalerie i tego świra. Okej, a resztę zabieram drugą stroną. Też taki plan. Czy gdzieś mi się w ogóle pojawi kawaleria, bo tu armię bym chciał dorobić. Jakiś hipodrom, jakaś arenka, coś takiego? Nie będzie? Poważnie nie będzie? No, złota mam tyle, bo tu gdzieś, o, widziałem właśnie, zo. I tak to zróbmy. Tu mi energii brakuje, wiem o tym. Ale nie mam surowców energetycznych. Niestety. Co ty robisz? Złoto też w tym mieście, a to też ciekawe. Tutaj chyba też już niewiele rzeczy zbudujemy, a pewnie będę port budował. Czyli tu bym na przykład mógł sobie zrobić kopalnie. O, tu trzy farmy, pozbędę się tego. Chociaż to mi daje w tym momencie energię. Ale trzy fajne farmy by były. Tartak. Dobra, idź gościu, usuńmy to. Bo nam to niepotrzebne, to trzeba wyleczyć. Karabin się fortyfikuj. I on już nie będzie w stanie, no właśnie. Trudno, poczekamy na węgiel, może się go dorobimy. Kiedyś jakoś powoli. Valletta Wenecji. Valletta się wybroniła, co ciekawe. Ale też mi nie zapewnia widoku. Ten mod psuje niektóre rzeczy. Już o tym mówiłem, ale będę powtarzał. Postanowiliśmy w tej dekadzie udać się na Księżyc i zrobić wiele... Czy tutaj chciałem coś zmieniać? Bo jeszcze trochę te jednostki będę ulepszał. No, w sumie. Czy mi na czymś szczególnie zależy? Sprawdźmy. To bym trochę na tym. Brak zmęczenia wojną. To by się mogło przydać. Co tam jest dalej?
Produkcji jednostek wsparcia. Dobra, to na to potrzebujemy. Jak będę czołgi przezbrajał, to przestawię. Mhm, tak zrobimy. Co mi tu zabrało? A tego w zasadzie nie robię. Tu jest kulturka ciekawe. Zwycięstwa. Tu jest ta zniżka, mogłem do niej wrócić. Produkcja projektów. Saletry i węgla. Tu by troszkę więcej tego węgla było. A, tak zróbmy. Dobra. Mam ogromne problemy z zadowoleniem, dlatego tam szedłem w te udogodnienia. Dobra, dawaj mi to. Bardzo ładne. Niestety przeszkadzają mi tu skubańce. Chociaż... Nie, stąd mnie będą strzelać ci. Dobra, to tu się na razie ustawiamy. Spokojnie jak na wojnie. No i tu poczekamy, aż trochę węgla będę miał. Taki mam plan. I ty za nim biegnij. Przecisnąć się tędy, to będzie masakra jakaś. Ale damy radę. Mam nadzieję. Dobra, ja tu też poczekam cierpliwie. Niestety. Niech zabiją tego. Jak, co to za jeden? Aha, tam jest... A pierwszy awans, Boże. Amfiteatr, okej. Też pójdziemy po archeologa. No, siedlówkę mógłbym tu zrobić, ale kompletnie nie potrzebuję. Targ spożywczy, hipodrom. Szpieg by się przydał. Szpiega zawsze można zrobić. Chociaż przydałby się też... O, taki gościu. Nawet dwa. Aha. Absolutnie tak. No i dobra, potem damy szpiega. Tylko, że ja tutaj gdzieś... O, bo teraz będę mógł poprzestawiać te... Wszystkie. Czyje to? Banzam pan. Czemu mi się to nie pojawia? Zamienić bym chciał. Kto ma zasięg? A dobra, jest, działa. Spoko, czyli działa tak jak natura chciała. Czyli będę tutaj gdzieś chciał zrobić port kosmiczny na tej pustyni. I pewnie tu. A więc tego się pozbądźmy. Szpiega też się pozbądźmy. Zrobimy jedno tutaj. I drugie zrobimy gdzie... Zobaczymy. Tylko po to będę chciał ten port kosmiczny zrobić, żeby mapę odkryć satelitom. Budowniczy. Dobra, usuń. Okej. Ropa rośnie. Węgiel. O, słuchajcie, jak tam doliczy się gierka tej doktryny, to może go troszeczkę zdobędę. Dużo nie potrzebuję. A w tych termopilach, jak oni tak pojedynczo będą mi tu wchodzić, to ja ich wszystkich wyrżnę. Wszystkich ich pięknie wyrżnę. No nie, zaraz tamten przegra, no skubany. Co on robi? Ja nim coś chciałem. Ojejku. Gościu. Gdzie żeś ty przybył? Quo vadis się pytam. ...61. Pewnie mi dziad coś splądruje. Tu mam tego. Dobra, siedź tu na razie. Nie mam co z tobą robić. Nie mam jak zaatakować. Smutek, smuteczek. To bym w las jakoś. Kurcze pieczone. Czekajcie. Nie, nie zaliczyło w ogóle. No niedobrze. No ale to tak czy siak ich... O nie, 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 czekajcie, czekajcie. Tak ich załatwimy. Jakoś tu się powoli usta... Skubany przeżył.
Dobrze, że tutaj jeszcze mogę atak przeprowadzić. Okej. Teraz pyk. Patrzcie, jak ładnie. Następnie. Chodź, chodź, chodź. O, czyje to? Banza Kongo. Co? I czemu nie mogę przestawić? Hej, hej, hej. Aha, dobra, tu najpierw i teraz tu. O, proszę. O, proszę, jak ładnie. To też im damy, też zostawimy. Czy wam to mogę zabrać na przykład? No trochę niezbyt chyba. O, i w przerwie znowu będę musiał przysiąść i to wszystko ustawić. Bo to jest jakiś dramat. Jak widzicie. Jakoś to trzeba będzie ogarnąć. Ci mają te pola jeszcze. Jakbym im to zabrał. Cholera. Fajnie jest, jak oczywiście miasta są tak założone, że jest dużo przestrzeni, można sobie to ustawiać. To jest fajne, ale... Bo ty niestety ciasno te miasta zakładają, a na tej mapie to wręcz to było wskazane, bo zbyt dużo miejsca to tutaj nie było od początku. Niestety. Dobra. 6 tur. Dobra, niech to siedzi tutaj, nie chce mi się z tym pierniczyć. Dawaj. No i tutaj. Dwie te jednostki powinniśmy zabrać tu na front. Czyli właśnie to. Tego piechociarza właśnie. No i zapomniałem o dronie. Dajmy go tutaj i połączmy. Dobrze. No i tych. Też dwóch plus tamten jeden. Dobra, dajmy ich na razie tutaj. Jakoś się przecisnę. Zrób piękną kopalnię. Może się przydać. Nie pracujecie na tym polu? No biedne jest to pole, bądźmy szczerzy. Musi się to jakoś rozwinąć delikatnie. No patrzcie, jakie porypane. Wila ma to pole. Nie, nawet na to nie sięga i w ogóle. To samo tutaj. Szaleństwo. No dobra, złota nie potrzebuję, wolę to. Wziąć. Te zresztą czyje? Też nikt tego przecież nie sięga. Villa tego nie sięgnie. To wszystko musi być tego. Dobra, jako tak, powoli będę to ustawiał. Choć jest z tym mnóstwo roboty. Zawsze mnie to męczy. Teraz pójdziemy już oczywiście na Mongolię. Przejmiemy ich religię. Zobaczmy, czy się w ogóle... Technika rakietowa uległa nadmiernej czy... O, jeden produkcji. Czy się w ogóle rozwijają? Nie, ciągle 44. Fantastycznie. To jest jednostka, którą też tędy chcę na prąd zabrać. Termopile, jak widzimy, działają. To zostawimy na razie tutaj. To... Też to chyba zostawimy na razie. Dobra, zróbmy tu faremkę. Dzień dobry, chłopaki. Bombarda przyszła. Strzelamy jednostkami, które mogą doświadczenie jeszcze zdobywać. No błagam cię. Co ty nie masz tu zasięgu? Co oni mi tu pokazują? Że aha, że w to mogę. Nie ma tu zasięgu, lol. Dobra, weź się, błagam, odwal. Nie dronie, ty. O, to lepiej. Jak nie masz zasięgu? 3, 1, 2, 3. Nie mam tu tego awansu, niestety. No nie dobrze, ale zapraszam Mongołów dalej w ten nasz wąwóz tutaj piękny. Bardzo mi się on podoba. O!
Czekajcie, to tak się ustawi. Czyli najlepiej byłoby to dać tu, tym wejść tu. A pogańmy dziada. Dajmy na razie tu, okej. No, podoba mi się tutaj. Ładny taki przyczółek. Tu trochę nie ma co robić. To nic nie róbmy. Śpi. Sympatyczny mój kolego. Ciach. O, a stać mnie przecież. O, absolutnie to bierzemy. A, jest ten. Popsuł coś dziadyga? Nie, gierka nie pokazuje, żeby popsuł. Już chcą ode mnie kupić uran. Na pewno wam dam. Chłopaki. Nieboraczki. Szpieg standardowo by się przydał, ale idziemy po archeologów, bo na tym nam zależało. O, portowa. Są kanałki tylko. A za złoto jakbym sobie kupił latarnię? Ile ta artyleria będzie kosztowała? Dobre pytanie. Na ile się będzie robić latarnia? 3 tury. Dobra, to kupuję. O, i tutaj gdzieś jeszcze szlak handlowy trzeba od razu zrobić. Adrianopol 2, Caracas 2, Konstantynopol 2 i Maracaibo 2. Quito? Czy w Bogotę inwestujemy? Nie, Bogota to sobie poradzi. Quito jeszcze można rozwinąć. Konstantynopol od biedy też. Ale też nie ma gdzie go ustawiać. Wolnych pól nie ma zbyt wiele. Dobra, czyli tutaj kupmy jeszcze. No bo właśnie. Uuu, patrzcie. Jezu, ile rzeczy mógłbym tu kupić. Kupca chciałem kupić tylko. O, i teraz mogę poprzestawiać. I tu by trzeba było coś fajnego zbudować. O czym to ja mówiłem? O świątynnej gdzieś tu. Chociaż tu kulturowa byłaby dobra. A tu już jest kulturowa, okej. Dobra, dajmy świątynną. Klepnijmy, żeby wisiała. O, to bym chciał tu kupić, żeby się rozwijało. Ale dobra, poczekajmy chwilkę, bo za chwilę będzie tutaj przecież kupiec. I on będzie szalał. Dobra, niech to się rozwija. Potrzebujemy 13 i wtedy damy tutaj tę biznesową. Tutaj dużo złota będziemy trzepali, no bo umowa się kiedyś skończy z wębą i już taki bogaty nie będę. Kurde, ja mu pozwolę żyć, bez kitu. Co, nie mogę? Chcę to olać, nie chcę strzelać. Aj, chciałem im pomóc. Moim przyszłym ludziom wspaniałym. I co, i nie wyszło. 262 tura. Pewnie będzie ponad 30 minut, także w tym momencie kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.